samuraj. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Warga i Tymon też, znaczy w sensie Tymon... Dobrze, tylko oglądał, ale może zniknę na jakiś czas. Może znikniesz na jakiś czas. Ale głównie tutaj. Pojawiam się i znikam, taka rola magika. Będę oglądał, jak tata gra. Będziesz oglądał, jak gra mistrz, chciałeś powiedzieć. Nie. Nie? Nie to chciałeś powiedzieć? Nie. O nie. Jak to? Jak nubek w klasie. Nubek. Ponoć ty zginąłeś 40 ileś razy w klasie. Tak, ja zginę, ty jesteś o wiele lepszy w klasie. Co? A to miał być tylko wstęp z tobą, dobra. Do widzenia. Słuchajcie, Tymonek jest tutaj w pobliżu. A my... nie mam żadnych tych ołtarzu darów, nic mi nie przynieśli. Samuraj. No dobra, zobaczymy, czy mogę ulepszyć w końcu zbroję, bo już by się przydało, już mnie to wkurza, że nie mogę jej ulepszyć. Yoroyo, zbroja samurajskiego klanu, w końcu. W dużym stopniu, premia do zdrowia. Musiałbym mieć 750 zapasów. Jest ulepszona. A może jakiś inny kolor sobie jej damy? No nie za wiele tych kolorów. Ten złoty jest najfajniejszy. No udoskonalony hełm, maska, mściwy pan albo groźny wojownik. Nie, zostawmy maskę samurajskiego klanu. Mogę inne siodło mieć, dobra, niech będzie. Stalowe ostrze, czy coś mogę tutaj zmienić? Za mało zasobów. Talizman precyzji. Trochę mam tych talizmanów. Talizman dobrej energii będzie lepszy. Dobrze, my się udamy tutaj teraz. Więc szybka podróż. Cyk, pyk! Tak jak wspominałem ostatnio, będą krótsze trochę te odcinki. No bo wakacyjne, no to sami wiecie. Dobra, Yuna. No witaj znowu, no. Mam już ten hak, wszystko mam. Co robimy? A czemu mam być rozczarowany? Aha, że ona zniknie, no tak. No, uratowałem Takę. No dobrze, dobrze, bardzo dobrze to słyszeć. No to zróbmy to. Let's do this! Następnego dnia zamek Kaneda. Dobra, coś tutaj się dzieje, coś tu płonie. No i co z tego Żenenka? O nie. Właśnie. Różnimy się totalnie. Nieprawda. A jakie ty chcesz dziedzictwo pozostawić? Dziedzictwo krwi? No pewnie, że nie jest. No bratanek też nie jest, no. A on go ciągnie pod włos. Na północ jeszcze? I co zrobisz w tym zamku? Bo nie wiem. To jest chore, ten honor po prostu tutaj, kilka godzin później, że oni muszą po prostu pokazać taki honor i wszystko i w ogóle. A, czyli że będę wchodził teraz z tamtej strony. No pewnie, że czekamy. Czyli oni w ostatniej chwili pewnie przyjdą, te słomiane kapelusze. Cień samuraja.
Mami Zayu... Nie, to nie, to jest Masako. Gokase, ojiue mo oerokobi ni narimasu. Wa ga ichizoku no adauchi wa shibashi miyawaseru. Deshi no tomoe o ou no mo na. Jito o osukui suru no ga senketsu da. O futari ga oreba, kyushitsu mo tegarui deshou. Mazu wa goshitaku o jiki ni shikakemasu. Jiki ni shi. Matsu to suru ka, ato de aou. Onushi no deshi. Tylko dwóch sojuszników. Dobra, z Juną, żeby rozpocząć atak. No szkoda, że nie ma tych słomianych kapeluszy nigdzie. Widzę, że tu rozwalone wszystko dosyć mocno. A to kto? A to jeszcze sojusznicy. Kenji. Panie Sakai! Sakai-sama! Tatayode! Pewnie, że uciekasz. Dobra, i to są wszyscy sojusznicy, których mam. Nie ma tych słomianych. A nawet nie zdążyłem, nie nacisnąłem, żeby porozmawiać z nią. Atakujemy. Właśnie, jaki jest plan? Okej, no. Okej, czyli ninja style. To słabiutko. Po cichu. No dobra. Ten most jest taki zwodniczy trochę. Jak złodzieje. Albo duchy. Hu, hu, hu. Jestem duchem czy złodziejem? Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy jest się duchem czy złodziejem. Przejdź po klifach, aby dostać się do zamku. No dobrze, idę po klifach. A ona też ma taki hak? Ależ on jest skoczny. Do diaska. No i cyk. Proszę bardzo, przeciśnij się. Zamek Kaneda. Trochę ich tu jest. Tu jest ziomek, tutaj śpi. A my tędy, cyk, pyk, pyk. Ej, tędy nie przejdę. Sorki. Sorki memorki. Tędy też nie przejdę, nie? Tu musiałbym otworzyć okno, tu są kraty same. Tu jest przejście. Tu jest Mongoł strzegący alarmu. Dobra. Mongoł nie żyje, tym trzeba się zająć.
On jeszcze tam zdychał, w sensie jego głos. Dobra, czy to już będzie pojedynek, czy nie? O kim? Ona idzie. Okej. この先の猛虎の兵器以前は大きな妨げでした。ここを抑えねばなりませんな。冬打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。おい、ハルボー。 Atak. Hej. No, napierdalaj. Załatwiony, załatwiony, zajebiście. Dobra, kolejny. Załatwieni wszyscy? Nie. Nie, wszyscy, dobra. Nie, jeszcze tam na górze jest, dobra. Ziomku. No dobra, chciałem go ściągnąć, ale widzę, że Masako sobie poradziła świetnie. Złaź, złaź tu do mnie. Czekaj, wezmę tylko zapasy, bo tu są jakieś. No dobra, mów. Chwache? Co to jest chwacha? Nukarudenaizo. Mam się spotkać z Juną w pobliżu mostu, pewnie tutaj. Na wieży. Myślałem, że na wieży jest gość. Ała. Ładnie. Ładnie rozjebałem ich. Ryuzo mnie zawiódł, no ale właśnie, kurde, trochę jednak w niego gdzieś tam wierzę, że jeszcze się pojawi. No nie, nie wiem, po co wybrałem akurat taką opcję. Nie zwracałem uwagi na to, co tam jest napisane, szczerze mówiąc. Tak, tu stanęliśmy i był chuj. Rzeczywiście.
jaką inną drogę tędy? He. Ty, no nie wiem. Co, że tędy? Nie no, spadnę, to się kurwa zajebie. O kurwa, rzeczywiście! A, dobra. No, mam oko straszne. Niesamowity. Kurwa, to tak za bardzo mechaniczny to jest. W sensie ta linka, ta taka niepotrzebna, taka pierdoła po prostu. Psująca trochę realizm tego, znaczy wiadomo, że tutaj nie ma realizmu, no umówmy się. Yuna no te ga iru na. Dobrze. Otwieramy bramę, proszę bardzo, Yuna, wchodzisz. No jestem, czemu miałby mnie nie być? Ale co, cichaczem ich napierdalamy? No dawaj, dawaj. Dawaj. Ładnie. Ładnie odbicie, no. Postawa księżyca. Niedługo już sobie ją odblokuję. I będziemy sobie jak księżyc świecili. No dobra, no to mamy po prostu do czynienia w tej chwili z serią pojedynków. To był trudniejszy przeciwnik, no ale też bez przesady. Dawaj mi lepiej zapasy, a nie. No gdzie jest reszta właśnie? Jeszcze ktoś jest? Ty, Yuna, widzisz kogoś? Dobra, ktoś tu biegnie. No dobrze. Teraz jest git. Coś tu jeszcze znajdziemy? Jakieś zapasy? Nie, nie chcę mi się kurwa szukać tutaj. Szczerze mówiąc, nie mam ochoty na looting jakiś specjalny. Chcę przejść przez główny dziedziniec. I zobaczymy. Yuna, koko o mamure.
Powodzenia, Jin. A jak mam tam przejść? No dobra. Przeszedłem. O! Kapelusze! Zdrajca. Zdradził mnie. Tak myślałem. Tak myślałem, że tak będzie, kurwa. Miałem takie przeczucie. Co nie może? Wszystko może. Pojedynek będzie. Taki przyjaciel, ale zazdrosny konkurent mimo wszystko. No nieźle. To będzie dobry pojedynek z przyjacielem. To jest jak Usagi Yojimbo. Nie będzie za późno. No dawaj, dawaj. Tak jest. Sorry. Niestety, nie miałeś szans, Ryuzo. Nie ze mną, nie ze mną. Po raz kolejny ci udowodniłem, że nie masz szans. Wybacza mu? Naprawdę? Nieźle. I uciekł jeszcze. Ja pierdolę. Ty tchórzu. No dobrze, rozjebałem ich trochę. Wejdź do warowni, aby ocalić pana Shimurę. Kurwa, ten Ryuzo uciekł, no. Co za chujek. Ała! Nie zadzieraj z wkurwionym samurajem. A
Dziękuję bardzo. Rozjebani, rozjebani. Muszę więcej żonglować tymi stylami jednak. No i co tam, Mongołowie? No dawaj, dawaj, dawaj. Kto następny? No. Kurwa, przecież robię unik. Ała! No i tyle z tej twojej, kurwa, po prostu napierdalanki we mnie. Bardzo niepotrzebnie to zrobiłeś. Tak mogłem ci wybaczyć. A tak ci nie wybaczę, rozumiesz? Tu jest drabinka. To ładne. Skrytobójstwo Shoji. Oni są jeszcze wyżej? Dziękuję bardzo. Nie byliście godni. Dostanę się teraz na najwyższe piętro. Straszna duża ta pagoda. A jeżeli to nie byłby Mongoł, to co wtedy? No i cyk, rozjebany. Panie Shimura, to ja. Wuju! No pewnie, że przybędę. Ale ja nie jestem, bo kurwa, jesteś ninją. O chuj, budę! No to co? Będziemy się napierdalać? Walera w Tarini, Taciuci Dekin, Kasemu Arimas, Sio Torimodosel, Tomoni Kacidokio. Tak jest! I na tym zakończymy. Na tym zakończymy, moi drodzy. Wakacyjny odcinek, mówiłem wam. Widzimy się w następnym, pa!